Rozdział pierwszy. Odkrycie w Everfree. Och, Twilight, właśnie usłyszałam wieści. Czy te łotry skrzywdziły cię? Wszystko w porządku? Och, nie wyobrażam sobie, jak straszne musiało to być. Przeżycie. To znaczy, przypuszczalnie było podobne do tego, kiedy porwały mnie diamentowe psy. Jednak to nie to samo, co uprowadzenie przez inne kucyki i pewnie Rarity. Twilight prawie krzyknęła. Biały, wzburzony jednorożec stał w drzwiach biblioteki. Swoim przybyciem przerwał Sparkle czytanie książki. Spike organizował biblioteczne półki, ale w obecności Rarity rozkojarzył się. Smok zamachał łapą, uśmiechając się głupio zaczarowanym wyrazem pyska. Cześć, Rarity. Dzień dobry, Spike. Powiedziała i zwróciła uwagę z powrotem na Twilight. Co chciałaś powiedzieć, moja droga? Chciałam powiedzieć, żebyś uspokoiła się. Nic mi nie jest. Nic ci nie jest? Rarity powtórzyła dramatycznym tonem. Jak może ci nic nie być? Po takich wstrząsających przeżyciach na pewno musisz być przerażona i słyszałam, że zostałaś związana. Och, musisz mieć okropne odtarcie od Lin. Przyznaję, trochę bolało, kiedy mnie związali. Ale siostra Redhead już mi pomogła. To tylko drobna niedogodność, która przejdzie do jutra. Proszę, Rarity, uwierz mi, kiedy mówię, że nic mi nie jest. Jesteś pewna? Jestem pewna, odparła Twilight. Jej głos zdradzał drobne zdenerwowanie. Doceniam twoją troskę, ale wszyscy już tu byli, by sprawdzić, jak się czuję. Wszyscy? Nawet Fluttershy? Zdziwiła się Rarity. W zasadzie ona była pierwsza. Och, muszę być okropną przyjaciółką. Jęknął biały jednorożec, przykładając kopyto do głowy w teatralnym geście. Być ostatnim kucykiem, który przychodzi do ciebie. Przyszłabym wcześniej, ale cały dzień pracowałam. Wyszłam tylko na obiad. Wtedy Rainbow Dash powiedziała mi o wszystkim. Wyruszyłam natychmiast. Nie ma problemu, Rarity. Nie, nie. To jest zupełnie niedopuszczalne. Oficjalnie jestem ci winna przysługę, Twilight Sparkle. Że co? Bibliotekarką nieco brew. Przysługę. Pinkie Pie ma swoje przysługi, a ja mam swoje przysługi. Przysięgi, a ja mam swoje przysługi. Gdy będziesz czegoś potrzebować, po prostu przyjdź do mnie. Wtedy zrobię, co w mojej mocy, by ci pomóc. Rarity spojrzała z lękiem w bok, poprawiając kilka kosmyków grzywy. Jak długo nie będzie to miało nic wspólnego z nadmiernymi ilościami brudu? Twilight rozbawiło typowe dla Rarity przewrażliwienie na brud. Na pewno zapamiętam, ale nie musisz się o mnie martwić. Czuję się świetnie. Naprawdę. Przyznaję, że nie miałem w planach porwania mnie, ale wszystko skończyło się dobrze. Jestem jedynie odrobinę zdenerwowana. Próbuję przeczytać coś przez cały dzień, ale wszyscy przychodzą sprawdzić, co ze mną. Nie skończę nawet pierwszej strony. O, w takim razie nie powinno zajmować czasu. Po prostu rozluźnij się i wypocznij po tych traumatycznych przejściach. Rarity skierowała się w stronę drzwi. Zanim wyszła, spojrzała jeszcze raz na lawendową klacz. I pamiętaj, jeśli będziesz czegoś potrzebować, jestem ci winna jedną przysługę. Załapałem, odparł Twilight, patrząc, jak jej przyjaciółka wychodzi. Fluttershy, Pinkie Pie, Applejack, Rainbow Dash, a teraz Rarity. Wszystkie jej najbliższe przyjaciółki złożyły już wizytę. Może teraz będzie w stanie wziąć się za książkę. Spike, zawołała Twilight kilka godzin później, odrywając się od lektury. Czy mógłbyś podać mi tę książkę, którą wyjęłam wczoraj? Geograficzny przewodnik po Equestrii, Mountain Valley'a? Spike właśnie zamiatał bibliotekę, przerwał swoją pracę i spojrzał na Twilight. A nie zabrałaś jej wczoraj ze sobą? Spytał. Twilight wbiła wzrok w sufit, próbując sobie przypomnieć. Nie, wydaje mi się. Ale może, nie, czekaj. Faktycznie, miałem przewodnik ze sobą, a... Tą tutaj książkę chciałam włożyć do Yuk, gdyby przyszła mi ochota poczytać w parku. Dopiero później uświadomiłam sobie, że zostawiła ją w bibliotece. Zamachała kopytem w powietrzu.
próbując otworzyć w myślach swoją drogę. Więc wróciłam się, ale wtedy Pinkie Pie zaciągnęła mnie do pomocy przy dekoracjach na przyjęcie, co zajęło nam całe popołudnie. Więc przewodnik wciąż był w mojej torbie, ale potem, kiedy wracałem do biblioteki, zostałem porwana. Twilight pokręciła głową, podniosła się na równe nogi i zaczęła truchtać w kółko po pokoju. Spanikowana zabrała się do sprawdzenia szuflady z wszystkich kątów. Spike postanowił powstrzymać ją przed robieniem bałaganu, zagradzając drogę. Hola, spokojnie Twilight, co jest nie tak? Moje Yuki, gdzie one są? Skąd mam wiedzieć? Mały smok wzruszył ramionami. O nie, 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 nie. Miałem je ze sobą, gdy zostałem porwana. To oznacza, że porywacze ukradli je albo zgubili gdzieś po drodze. Nie, 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 nie. Mogę wymienić kopię geograficznego przewodnika po Equestrii, ale miałem też przy sobie książki, które księżniczka Celestia pożyczyła mi z własnej biblioteki. Nie mogę stracić tych książek. Nie. Terkotała, potrząsając głową. Spike położył łapy na skroniach spanikowanego jednorożca i przybliżył jej oczy do swoich. Twilight, oddychaj i myśl. Nie możesz użyć swojego zaklęcia zlokalizowania? Przerwała na moment i uśmiech ulgi pojawił się na jej twarzy. Zamknęła oczy i skupiła się. Jej ruch zaczynał migotać. Zaklęcie zlokalizowania było czarem, który nałożyła na swoje Yuki po wypadku, gdy zostawiła je w bibliotece jeden raz za dużo. Czar pozwalał znaleźć przedmiot na podobnej zasadzie jak zaklęcie Rarity do odnajdywania klejnotów. Jednakże miał większy zasięg i działał dokładniej, ponieważ wskazywał tylko oznakowany przedmiot. Twilight obracała głowę w każdym kierunku, robiąc ze zabezpieczeń na swój róg. Błyskał z zmienną częstotliwością, aż w końcu skierowany w odpowiednim kierunku zamigotał się najszybciej. Róg wskazywał w kierunku okna, za którym widać było las Everfree. Świetnie, po prostu świetnie. Moje Yuki są w lesie, narzekała Twilight. Gdyby to była zwykła torba z książkami, Twilight nie ryzykowałaby zapuszczenia się do lasu. Jednak w jej mniemaniu rozczarowanie księżniczki Celestii było czymś o wiele gorszym od czyhających w nim niebezpieczeństw. Po kilku sekundach rozmyślań Twilight zaczęła kłusować w stronę drzwi. Jednak Spike szybko zastąpił jej drogę. Nie, nie, nie ma mowy, tu jej. Księżniczka Celestia obdarłaby mnie z łusek, gdyby dowiedziała się, że pozwoliłem ci udać się do lasu w dzień po porwaniu. W takim razie po prostu nie dowie się o tym, odparł Twilight, lewitując Spike'a ze swojej drogi, tylko po to, by znów stanął przed nią. A jeśli te szalone kucyki wciąż są w lesie, czy chce zostać porwana ponownie? Straże księżniczki Celestii przeszukały las ostatniej nocy. Z pomocą Zekory wątpię, by któryś z tych kucyków wciąż tam był. Poza tym muszę odzyskać te książki. Są niezastąpione, a ty musisz zostać tutaj na wypadek, gdyby ktokolwiek przyszedł oddać jakąś książkę. Mimo wszystko to biblioteka, więc nie możemy jej zamknąć, kiedy chcemy. Wciąż mi się to nie podoba, Twilight. Nie możesz znaleźć kogoś, kto poszedłby z tobą? Spike przyrzemował ramiona, nie był przekonany. Do mnie już nikt nie przyjdzie, zwłaszcza, że wszyscy widzieli się ze mną. Poza tym byłam nie raz w lesie Everfree. Wiem, jak trzymać się z dala od kłopotów. Powiedział kucyk, którego bazyliszek zamienił w kamień. Wytknął smok. Twilight uśmiechnęła się słabo. Przyznaję, nie był to jeden z moich najlepszych momentów. Zróbmy tak, jeśli nie wrócę w ciągu 3 godzin, wtedy możesz powiadomić księżniczkę. Skłamiesz, że uśpiłam cię za pomocą uroku i nie mogłeś mnie powstrzymać. Twilight, nie chcę, żebyś szła, dlatego że uważam to za niebezpieczne, a nie dlatego, że nie chcę wpaść w tarapaty. Spike. Obiecuję, że wszystko będzie dobrze, zapewnił jednorożec, odchodząc. Obchodząc małego smoka i maszerując w stronę drzwi. Po prostu kontynuuj swoje obowiązki, a wrócę, nim się zorientujesz.
Jest już po trzeciej. Jeśli nie wrócę do szóstej, wtedy możesz zawiadomić księżniczkę Celestię. Obiecuję, że wrócę wcześniej. Twilight przełknęła ślinę, stąpając powoli przez las. Trzymała głowę nisko, kierując się pulsującym światłem swojego rogu. Straszne drzewa lasu Everfree otaczały ją. Ich zniekształcone i powykręcane gałęzie zwisały niczym szpony. Cisza działała na nerwy. Uszy były nastawione na wyłapanie jakiegokolwiek dźwięku. Wzdłuż kręgosłupa przeszedł jej dreszcz, wywołany chłodem lasu i napięciem. Okej, chyba nie będzie dobrze. Przyznała się sama przed sobą, że nie była gotowa, by samotnie stawić czoła leśnym odstępom. Jakkolwiek była pewna, że wyobraźnia płata jej figle, nie mogła powstrzymać się od myśli, iż każdy kucykokształtny cień należy do porywacza. Z tego powodu nawet kilka razy próbowała wyskoczyć naprzeciw domniemanym napastnikom, którzy okazywali się jedynie krzakami lub gałęzią drzewa. Sytuacja pogorszyła się, gdy ciemne, straszne chmury wtoczyły się nad las. Pierwsza wiosenna burza lasu Everfree. Powierniczka elementu magii zrozumiała, jak okropnie jest zostać złapanym przez jedną z niesławnych dzikich burz. Nawałnice z wiatrami tak silnymi, że mogły unieść kucyka i z błyskawicami, które... Twilight potrzęsła głową, próbując pozbyć się niedobrych myśli. Częstotliwość błysku w rogu była dowodem, że zbliża się do celu. Musi tylko znaleźć torbę, a potem może teleportować się z powrotem do biblioteki. Okej. Po prostu wytrzymaj, Twilight. Wytrzymaj jeszcze trochę. Wyszeptała, chcąc dodać sobie otuchy. Przerwała przemowę, gdy pokonała zakręt na ścieżce. Jej źrenicy skurczyły się w przerażeniu, oddech przyspieszył. Jej czar zlokalizowania zawiódł ją z powrotem na miejsce, gdzie była zeszłej nocy. Na polanę, gdzie próbowano wykonać zaklęcie. W tym miejscu była przetrzymywana przez ciągów kultu. Musiała teraz przezwyciężyć nieodpartą chęć natychmiastowej teleportacji do biblioteki. Chęć ustąpiła, gdy znalazła się na skraju polany. Jej rok zaczął błyszczeć szybciej. Po pobieżnym przeszukaniu terenu klacz znalazła swoje juki. Domyślała się, że porywacze wyrzucili je, kiedy przygotowywali ją do rytuału. Podniosła torbę magią i sprawdziła zawartość. Odetchnęła z ulgą, widząc, że żadnej z książek nie brakuje. To odkrycie spowodowało uśmiech na jej twarzy. Przelewitowała juki nad głową, umieściła je na grzbiecie. Świetnie, teraz tylko teleportuje się do biblioteki i... Szelest. Twilight zamarła i nastawiła uszy z przestrachem. Szelest, szelest. Obróciła głowę, szukając źródła dźwięku. Zwróciła uwagę na krzew rosnący na skraju polany. Coś ruszało się wśród liści. Natychmiast jej myśli pobiegły w stronę najczarniejszego scenariusza. Tak samo, gdy Fluttershy bez pytania zabrała ptaszka Celestii. To mógł być ukrywający się członek kultu. Kłódz gotowy skoczyć na Twilight i spętać ją ponownie. A jeśli tym razem skaleczą ją dużo mocniej niż wtedy, teraz mogą użyć sztyletu, albo miecza, albo topora, albo... Potrząsnęła mocno głową. Nie, nie mogła myśleć w ten sposób. Krzew był za mały, by ukryć dorosłego kucyka. To prawdopodobnie jakieś zwierzę kryje się. Tak, to tylko królik albo coś podobnego. Wystarczy podejść trochę bliżej, a małe stworzonko czmychnie, a ona w końcu odetchnie. Chyba, że będzie to wąż. Jeśli to będzie wąż, zacznie krzyczeć i to głośno. Zbliżając się do krzewu, stawiała kroki najciszej, jak to możliwe. Gałęzie zaszeleściły ponownie. Jakkolwiek zwierzę było w środku, musiało jeszcze wyskoczyć. Jeszcze wyskoczyć, ale błysk. Krakrobu. Twilight podskoczyła i pogalopowała co sił w kopytach. W odwrotnym kierunku nie znajdował się krzew. Wskoczyła za drzewo po drugiej stronie polany.
Serce waliło jej mocno, jakby miało wyskoczyć z piersi. Przycisnęła kopytę do klatki piersiowej, by upewnić się, że serce pozostało na swoim miejscu. Zaczęła oddychać głęboko, próbując ochłonąć. To tylko burza, spojrzała na zachmurzone niebo nad lasem. To był tylko piorun, tylko grzmot. Grzmot, który prawie wystraszył mnie na śmierć, ale to tylko grzmot. Między odgłosami własnego oddechu, który Twilight próbował uspokoić, usłyszała coś jeszcze. Gdy wyciszyła się, dźwięk stał się wyraźniejszy. To był płacz. Ktoś w pobliżu płakał i sądząc po głosie, był to młodziutki kucyk. Halo? Zawołała Twilight, próbując namierzyć źródło dźwięku. Czy jest tu ktoś? Płacz ustał, jakby płaczący próbował się ukryć. Jednakże klacz zdołała poznać ogólny kierunek, z którego dochodził dźwięk. Wróciła na polanę i nasłuchiwała dalej. Spokojnie, nie zamierzam zrobić ci krzywdy, zawołał jednorożec, rozglądając się. Nie padła odpowiedź. Może jej wyobraźnia znów schwytała jej figle? Zaczęła gromadzić magię, przygotowując się do teleportacji do biblioteki. Błysk. Grzmot. Znów burza wzięła jednorożca z zaskoczenia. Nie było tak źle, jak za pierwszym razem. Zdołała pozostać na miejscu. Na środku polany. Zamiast pogalopować do kryjówki. Rzuciła jednak poirytowane spojrzenie na chmury. Za dwukrotne wystraszenie jej. Grzmot spodobał coś jeszcze. Inny dźwięk. Płacz. A jego źródło znajdowało się blisko. Twilight postanowiła nie nawoływać kucyka, tylko nastawiła uszu do przodu i słuchała. Płaczowi towarzyszył również szelest. Wszystko dochodziło z zarośli, do których wcześniej skradała się. Bardziej skupiona na innym kucyku niż możliwym zagrożeniu, podeszła do krzaka, najciszej jak potrafiła. Kiedy zbliżyła się, zaczęła ostrożnie chwytać gałęzie magią. Jeśli kryjący się miał zamiar uciec, chciała mu się przyjrzeć. Rozgarnęła gałęzie, ale zacisnęła powieki. Nadal spodziewała się, że wyskoczy na nie porywacz. Jednak nic się nie stało. Wzięła się w garść, otworzyła oczy i przyjrzała się zawartości krzewu. Twilight zobaczyła tam coś, czego nie spodziewała się. Klaczka w wieku Applebloom, zaplątana w cierniste gałęzie. Mała miała pełno ran i zadrapań na całym ciele. Wyglądało na to, że od co najmniej kilku godzin szarpała się uwięziona w zaroślach. Normalnie Twilight natychmiast zaczęłaby udzielać pomocy, lecz jednorożec zamarł bez ruchu. Jej umysł próbował przeanalizować wygląd źrebaka. Mała klaczka miała sierść w kolorze czystej czerni. Miała obfitą grzywę w kolorze indygo, połyskującą, mimo że kosmyki splątały się z ciemnymi gałęziami. Na dodatek klaczka miała nie tylko skrzydła, ale również róg, co czyniło ją pegazorożcem. Sparkle spojrzała w przerażone oczy klaczki. Nie były jak u zwykłego kucyka. Źrenice były wrzecionowate jak u smoka. Białka zaś miały nieco jaśniejszy odcień od turkusowych tęczówek. Patrzyła w oczy Nightmare Moon. Twilight poczuła, jak jej oddech przyspiesza ponownie. Naszły ją wspomnienia wczorajszej nocy. Członkowie kultu przecież mówili o sobie, że są sługami Nightmare Moon i próbowali wykorzystać jaką inkantację. Nie mogła wtedy przyjrzeć się dokładnie temu, co się dzieje, ale widziała tajemne linie, misy z prochem, czar, który usiłowali rzucić. To nie była jakaś tam prosta magia. Zaklęcie musiało być potężne. Jeśli potrzebował takich przygotowań, było coś jeszcze. Kiedy zaczęli przeprowadzać czar, Twilight patrzyła to w swoim rogu. W czasie trwania zaklęcia powietrze zostało nasycone tajemną energią, zmieniającą się magią. Była znajoma. Magia, której nie czuła od czasu. Źrenice Twilight zwężyły się na straszliwą myśl, którą właśnie sformułowała. Co jeśli zaklęcie miało wskrzesić Nightmare Moon? A co jeśli zadziałało? To było szaleństwo, to było coś, co nie powinno być możliwe. Jednak jakby inaczej mogła wyczuć tak silną magię w powietrzu?
Dlaczego nieznana jej klaczka to gazorożec tak bardzo podobny do niesławnej klaczy w księżycu była na tej polanie? Czy to był cel zaklęcia wskrzesić Nigel Moon? Czy to zadziałało? Czy członkowie kultu odnieśli sukces? Czy to jest Nigel Moon? Musiała być, nie było innego wytłumaczenia dla zaklęcia, dla wyglądu źrebaka. Te szalone kucyki naprawdę przywróciły Nigel Moon do życia. Twilight musi ostrzec z innych, musi natomiast napisać do księżniczki Celestii. Jeszcze lepiej musi przeciwstawić się tej rzeczy, zanim zdoła zbijać i skrzywdzić kogoś. Nawet jeśli teraz Nigel Moon jest kształty źrebaka, jest mistrzynią podstępu, to jest tylko trik. Pegazorożec próbuje zwabić ją w pułapkę. Leży w oczekiwaniu, aż ona podejdzie bliżej, aby napaść na nią. Twilight zjeżyła się, zmarszczyła brwi, patrząc na klaczkę. Ja wiem, zaczęła Sparkle surowym tonem, ale nagle zamilkła. Na jej słowa klaczka wzdrygnęła się i zamknęła oczy. Zasłoniła, zaskomlała, kiedy ciernie zostawiły nowe rany na jej ciele. Kiedy mała odważyła się ponownie otworzyć oczy, Twilight sięgnęła kopytkiem w jej stronę. Rezultat był taki sam. Klaczka zatrzęsła się i zapiszczała ponownie poraniona przez krzew. To była reakcja powodowana czystym strachem. Fioletowa klacz zmieniła nastawienie. Nightmare Moon była jednym z największych zagrożeń, jakie moja Questria kiedykolwiek stawiła czoła. Była potworem, który w najlepszym przypadku próbował wystraszyć ją i jej przyjaciółki, a w najgorszym zabić. Była najgorszą częścią psychiki Luny. Twilight uznała, że zaklęcie szalonych członków kultu miało tak działać. Nightmare Moon była jedynie zaplątana w ciernisty krzew źrebakiem. Twilight nie mogła odwrócić wzroku. Te smocze oczy, które niegdyś patrzyły z wyższością na inne kucyki, teraz były wypełnione strachem i bólem. Niektóre rany krwawiły, klaczka była przerażona i ranna i potrzebowała natychmiastowej pomocy. Już dobrze, nie skrzywdzę cię, Sparkle powiedziała drżącym głosem. Jednorożec nie był pewien swoich czynów, ale musiała wyciągnąć małą z krzewu, żeby nie cierpiała. Ostrożnie magią wyrwała gałęzie, kawałek po kawałku. Źrebie cały czas wpatrywało się w powierniczkę magii. Było kilka chwil, kiedy klaczka zadrżała z bólu. Każdy choćby niewielki jej ruch prowadził do skaleczenia przez ciernie. W przestraszonym spojrzeniu była iskierka nadziei, że jednorożec nie jest potworem. Kilka minut później, z trzaskiem ostatnich gałęzi, fioletowa klacz delikatnie wylewitowała źrebie z wnętrza krzewu. Przeniosła mało Nightmare Moon na środek polany. Umysł Twilight przetwarzał informacje z prędkością światła, rozważając ciągle te same problemy od nowa i jeszcze raz. Czy to naprawdę było Nightmare Moon? Czy taki był cel zaklęcia? Czy podziałało? Jak działało? Jak Nightmare Moon może istnieć bez Luny? Nie były jednym i tym samym? Czemu Nightmare Moon była taka mała? Czy zaklęcie nie zadziałało? Czy Nightmare Moon próbuje ją oszukać, by zabrała ją do Ponyville? Czy tylko udawało małą i bezbronną? Czy była niebezpieczna? Czy to naprawdę była Nightmare Moon? Dopiero burza przerwała zapętlenie myśli. Kolejny grom przeszył powietrze i przywrócił Twilight do rzeczywistości. Jednorożec zauważył, że klaczka popędziła w jej stronę, drżąc jak osika, kurczowo złapała się jej nogi. Bała się burzy. Czy Nighter Moon mogła bać się burzy? Czy tylko próbowała ją oszukać? Twilight nie mogła być pewna. Rozum podpowiadał, że nie można ufać klaczce. Powinna po prostu zostawić ją w lesie, powiedzieć księżniczce Celestii i pozostawić ten problem swojej mentorce. Z drugiej strony, jeśli to Nightmare Moon, nie można jej zostawić w lesie, bo ucieknie. Jeśli stanowi zagrożenie dla Questrii,
Trzeba upewnić się, że nikogo nie skrzywdzi. Poza tym, nie byłoby w porządku zostawić kogokolwiek samego w lesie. Chciałabyś pójść ze mną do Ponyville? Spytała, nie mając pomysłu, jak nakłonić pegazorożca, by poszła z nią z własnej woli. Mały kucyk nie odezwał się, ale w jej oczach było widać odpowiedź. Przylgnęła jeszcze bardziej do fioletowej klaczy. Patrzyła na jednorożce jak na wybawcę. Twilight uśmiechnęłaby się na ten widok, gdyby nie krople deszczu. O, świetnie! Wymamrotała, zdrygając się, gdy deszcz przybywał na sile. Nie zapowiadało się, by burza miała skończyć się szybko, a jednorożec nie mógł teleportować się do biblioteki. Nie chciała ryzykować, gdyż po ostatniej teleportacji wieloosobowej razem z pasażerem oboje nabawili się poparzeń. To była ostatnia rzecz, której mała potrzebowała po ciernistym krzewie. Twilight zrobiła jedyną rzecz, którą mogła. Magią podniosła klaczkę i ułożyła na swoim grzbiecie, pomiędzy jukami. Następnie stworzyła przejrzystą barierę przed nasilającym się deszczem. To będzie długa, błotnista droga przez straszny las, pomyślała. Miała jednak nadzieję, że zdąży wrócić do biblioteki, nim spanikowany Spike wyśle list do księżniczki. Spike skończył pisanie listu do księżniczki Celestii. Wpatrywał się w odliczający kolejne minuty zegar. Twilight dopuściła bibliotekę 2 godziny i 59 minut temu. Miała 1 minutę, zanim on powiadomi księżniczkę. Zegar nie posiadał sekundnika, ale Spike obserwował niecierpliwie pozostałe wskazówki, zwijając zwój przed podpaleniem. Wyjrzał przez okno na rozszalałą burzę. Chwilę wcześniej Rainbow Dash złożyła wizytę w bibliotece, by ostrzec przed burzą w Ponyville. Drużyna pogodowa pozwoliła wtoczyć się chmurą z nad lasu, by oszczędzić sobie kłopotu przygotowywania burzy, planowanej na 2 dni później. To miało sens, lecz burza była paskudna. Gromy, błyskawice, wiatr i rzęsisty deszcz, a Twilight była w samym środku tego wszystkiego. A może znowu ją porwano lub zraniła się gdzieś po drodze? Spike ponownie spojrzał na zegar. Minutnik przesunął się na kolejną pozycję. Teraz oficjalnie minęły 3 godziny, a Twilight nie powróciła. Smok wciągnął powietrze, gdy drzwi nagle otworzyły się. Spike, nie waż się zrobić wydechu! Wrzasnął jednorożec, celując rozkazująco kopytem w małego smoka. Była pokryta błotem i brudem, a w grzywie plątane patyki i liście. Spike nie mógł zrobić nic innego, jak tylko uśmiechnąć się i rzucić wiadomość na bok. Pobiegł do znękanej przyjaciółki. — Gdzie byłaś? — zapytał pełen obaw. — Uściskałby jednorożca, gdyby nie warstwa błota. — W lesie Everfree, tak jak powiedziałam. Poszukiwania zajęły mi więcej czasu niż przypuszczałam. — Przez burzę musiałam wracać pieszo — mruknęła Twilight, starając się wyczyścić kopyta wycieraczkę. Nic ci nie jest? Tak, wszystko w porządku, nic się nie wydarzyło, jeśli nie liczyć burzy. Wszystko, czego teraz potrzebuję, to kąpiel i jakiś obiad, odpowiedział jednorożec. Otworzyła magę przemoczone juki i wyjęła na szczęście suche książki. W takim razie idź od razu na górę i weź kąpiel, ja przygotuję obiad. Co powiesz na zupę i kanapki? Mógłbyś zrobić zupę selerową i kanapki z żonkili? Spytała ze słabym uśmiechem. Oczywiście. Raz zupa z selera i kanapki z żonkili. Już podaję. Jak tylko odstawię te książki. Kiedy Spike zajął się swoją pracą, Twilight skierowała się na piętro biblioteki. Przeszła przez sypialnię i wkroczyła do łazienki. Zablokowała drzwi i odetchnęła z ulgą. Obejrzała się przez ramię. Między jukami na grzbiecie leżała zwinięta w kłębek mała Nightmare Moon. Spike nie zauważył czarnej kulki, częściowo ukrytej w grzywie Twilight, a częściowo zasłoniętej przez juki. Klacz pozwoliła małej spać, odkręcając krany wanny. Kiedy wypełniła się gorącą wodą, jednorożec wyjął z ciemnej apteczki środki pierwszej pomocy. Chciała opatrzyć rany pegazorożca.
Zakręciła kran. Kiedy idealnie ciepła woda wypełniła wannę, delikatnie parując, odwróciła głowę i delikatnie trąciła nosem małą najpermon. Musiała zrobić to kilkakrotnie, aby obudzić klaczkę. Mała rozejrzała się po pokoju, zanim przeniosła wzrok na łagodnie uśmiechającą się Twilight. Nie obawiaj się, jesteś bezpieczna. Tutaj mieszkam, nie musisz się niepokoić burzą ani niczym innym. Muszę umyć się teraz. Czy mogłabyś zejść z mojego grzbietu? Klaczka bardzo ostrożnie zeskoczyła, używając skrzydeł, by spowolnić opadanie. Kiedy znalazła się na podłodze, natychmiast ponownie zwinęła się w kulkę na miękkim łazienkowym dywaniku. Takie zachowanie wydało się jednorożcowi trochę dziwne, ale uznała to za objaw zmęczenia źrebięcia. Zdjęła za pomocą magii swoje ochlapane sakwy z grzbietu i weszła do wanny. Uczucie, które powodowała ciepła woda, było wspaniałe. Postanowiła jednak umyć się szybko. Następnie napuściła świeżej wody, lecz tylko do 1/4 pojemności wanny. Przelewitowała miniaturową Nightmare Moon do wody. Kucyk nie protestował, a jedynie lekko zadrżał, gdy ciepła woda zetknęła się z jego ranami. Kiedy źrebie było już czyste, Twilight wysuszyła ją ręcznikiem i użyła zestawu pierwszej pomocy. Była zdumiona, że pomimo smutku i zmęczenia, klaczka chętnie współpracowała. Czy prawdziwa Nightmare Moon zezwoliłaby bez protestów na wykąpanie i opatrzenie? Pewnie tak wyniosły Pegazolożec mógłby oczekiwać usługiwania jej, ale nie w taki sposób, jak robiła to Twilight. Tutaj zajmowała się źrebakiem, a prawdziwa Nightmare Moon nie zaakceptowałaby takiego traktowania. Ponownie w jej głowie pojawiło się pytanie, czy to rzeczywiście Nightmare Moon? Z minuty na minutę była tego coraz mniej pewna. Podobieństwo było niezaprzeczalne. Gdyby mały kucyk miał powiewającą naznaczoną gwiazdami grzywę i ogon, wtedy wyglądałaby dokładnie jak klacz księżycu. Poza różnicą wieku i włosów, ta klaczka po prostu nie zachowywała się jak Nightmare Moon. Nie mówiła do niej z wyższością, ani nie groziła jej. Nie wyrzekła jak dotąd nawet słowa. Jeśli nie zachowywała się jak Nightmare Moon, to pociągało to za sobą kolejne pytanie. Jeśli nie była Nightmare Moon, to kim? Twilight usłyszała pukanie do drzwi łazienki. Hej, Twilight, mam twój obiad. Dziękuję ci, Spike, ale jestem naprawdę głodna po marszu przez las i tej całej burzy. Mógłbyś przygotować mi jeszcze jedną porcję? Odparł Twilight, upewniając się, że drzwi są zamknięte. Nie ma problemu. Zrobiłem całkiem sporo zupy i mam pełno składników na kanapki. Wszystkiego starczyłoby na 5 takich porcji. To wspaniale, Spike, ale potrzebuję tylko jednej więcej. Dobra, Twilight, odpowiedział Smog. Twilight nasłuchiwała, aż odgłosy kroków jej asystenta ucichły. Zajrzała do sypialni, upewniając się, że Spike naprawdę odszedł. Klaczka trzymała się blisko niej. Posiłek, który stał na nocnym stoliku, wyglądał świetnie. Jednak Twilight przyniosła klaczkę magią na swoje łóżko i postawiła przed nią jedzenie. Proszę, zjedz to. Ja pójdę na dół i porozmawiam ze Spike'iem. Uśmiechnęła się krzypiąco. Klaczka jedynie kiwnęła głową, a następnie wzięła Ken z kanapy. Kęs, po którym szybko nastąpił kolejny i kolejny i kolejny. Kucyk z zapałem pochłaniał jedzenie. To była pierwsza prawdziwa oznaka życia, którą Twilight dostrzegła w sobowtórze Nightmare Moon. Jednorożec musiał zostawić ją samą, by powiedzieć Spike'owi prawdę, zanim sam się dowie. Kilka godzin zajęło przekonanie Spike'a, by nie doniósł księżniczki o klaczce. Smog uznał, że to od razu na Nightmare Moon i Celestia musi zostać powiadomiona. Nawet jeżeli napisał i miał wysłać... Ale Twilight wyrwała mu list. Argumenty bibliotekarki były słabe. Wszystko, co mogła powiedzieć, to to, że klaczka nie zachowywała się jak Nightmare Moon. Jej logiczny umysł podpowiadał, że Spike ma rację, ale wyobraźnia jednorożca nasuwała jej wizję wygnania małej Nightmare Moon na księżyc. W
W końcu zdołała przekonać Spike'a do milczenia, obiecując szafir jako łapówkę. Nie był to sposób, w jaki chciała osiągnąć swój cel, ale Spike złożył przysięgę Pinkie Pie. Po negocjacjach i obiedzie Twilight udała się do sypialni. Trochę bała się, że może czai się tam pełnorozmiarowa klacz w księżycu. Jednak gdy otworzyła drzwi, zobaczyła siedzącego na łóżku źrebaka. Kanapka i zupa zostały zjedzone. Uspokoiła się i podeszła do małej. Nie wiedziała, co ma z nią począć. Nightmare Moon próbowała sprowadzić na Equestrię wieczną noc. Ale przecież klaczka nie mogła być takim zagrożeniem. Twilight stanęła przed sytuacją patową. Walczyły w jej głowie dwa obrazy. Co może zrobić klacz w księżycu z Equestrią, albo co może zrobić Celestia z klaczą w księżycu. Twilight postanowiła być czujna i obserwować chyba nowego Pegasurosa. Na razie musiała dowiedzieć się czegoś więcej o małej. Musiała znaleźć dowód, który wykazałby, że ma do czynienia z Nightmare Moon lub kimś innym. Czy czujesz się lepiej? Klaczka odpowiedziała skinieniem głowy. To dobrze, więc czy wiesz, gdzie jesteś? Pamiętasz, gdzie byłaś, zanim cię znalazłam? Twilight siadła naprzeciw łóżka. Miniaturka Nightmare Moon pokręciła przecząco głową. Był to jedyny sposób odpowiedzi na dłuższą serię pytań. Pojawiło się zaledwie kilka przytaknięć, ale większość pytań spotkała się z przeczącymi potrzęsieniami głową. Oczy klaczki powoli zrobiły się wilgotne. Przy pytaniu o imię, źrebak załamał się i zaczął cicho płakać. Klaczka pociągała nosem, a łzy spływały jej po policzkach. Twilight zrozumiała milczenie klaczki. Była przestraszona i zdezorientowana. Jedyne wspomnienia, które wydawała się posiadać, pochodziły z poprzednich kilkunastu godzin. Nie miała własnych wspomnień, a jednak posiadała pewną powszechną wiedzę, jak umiejętność rozumienia języka ekwestriańskiego. To jednak potwierdzało teorię, że Pegazorożec był produktem zaklęcia, ponieważ zaklęcie zostało przeprowadzone kilkanaście godzin temu. Nie stanowiło to odpowiedzi, czy klaczka jest Nightmare Moon. Celem czaru było tworzenie klaczy w księżycu, ale księżniczka Celestia i królewska gwardia przerwały jego działanie. Oznaczało to, że mała była wytworem niepełnej inkantacji, a nie dało się przewidzieć efektów niekompletnego zaklęcia. Płacz źrebięcia sprawił, że Twilight postanowiła odłożyć rozważania na później. Odezwały się w niej uczucia. Pragnęła zachować czujność, ale nie mogła zignorować tego widoku. Wbrew swoim obawom, klacz położyła się blisko małego pegazorożca i zaczęła pocieszać. Czarny kucyk chlipał, dając upust skumulowanym emocjom. Ponad pół godziny zajęło klaczce uspokojenie się. Wylane łzy miały na nią dobry wpływ. Leżała spokojnie, z głową opartą o przednią nogę Twilight. Czujesz się lepiej? Tak, wypowiedziała drżącym głosem. Pierwsze słowa miała delikatny i muzykalny głos. Brzmienie przypominało Twilight dźwięk szklanej harfy. Taki głos nie mógł należeć do złej osoby, chcącej sprowadzić wieczną noc. To dobrze, więc to był długi dzień, powinniśmy się przespać. Czy mogę spać tutaj? Klaczka spojrzała na Twilight, co spowodowało nowe napięcie w umyśle lędowej klaczy. Spać w jednym łóżku z kucykiem, który może okazać się podstępnym wrogiem, było proszeniem się o kłopoty. Jednak pod wpływem błagalnego spojrzenia źrebięcia jej usta zapomniały słowa nie. Tak, ale co powiesz na to, bym zrobiła tak, by nam obu było wygodnie? Po tych słowach róg jednorożca rozświetlił się. Po kilku chwilach Twilight była pod pościelą swojego łóżka, a miniaturka Nightmare Moon leżała obok swojej wybawicielki z własną poduszką i kocem. Wkrótce obie ziewały wyczerpane długim dniem. Było stosunkowo wcześnie. Zbliżała się zaledwie dziewiąta, lecz dzisiaj studentka magii była bardziej niż chętna nazwać to porą na sen. I powieki zaczęły opadać. Pani jednorożec
Twilight została wyciągnięta z nad krawędzi snu. Jej oczy spotkały się z oczami małej. Przepraszam, chyba nie przedstawiłam się. Nazywam się Twilight Sparkle. Dobrze, pani Sparkle, czy mogę o coś zapytać? Tak. Czy chcesz, bym odeszła rano? Klaczka wtuliła się w jej bok, obawiając się odpowiedzi. Dlaczego myślisz, że chcesz, żebyś odeszła? Twilight była zaskoczona. Klaczka zagryzła dolną wargę. Ty byłaś zła, kiedy pierwszy raz mnie zobaczyłaś. Ja po prostu myślę, że nie chcesz mnie. To nie tak. Po prostu przez chwilę wzięłam cię za kogoś innego. I nie. Nie musisz odchodzić rano. Słysząc to, źrebie pierwszy raz uśmiechnęło się. Ziewnęła i zamknęła oczy. Po kilku minutach odpłynęła w sen. Twilight poszła w jej ślady. Chwilę później.